Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja mam takie pytanie do pani premier. Po co się pani zgodziła być premierem, jak pani potrafi odpowiedzieć na żadne pytania? Ja nie rozumiem, w ogóle funkcja premiera to nie jest funkcja, którą pani teraz będą koledzy bronić, bo pani jest kobietą. Ja jestem inżynierem i nie muszę mieć obrony z postaci kolegów. Panie marszałku... No bardzo przepraszam, panią poseł. Bardzo przepraszam, ale ja chcę jeszcze powiedzieć jedno. Panie marszałku, byłam posłem 5., 6. kadencji, byłam europosłem. Takiej rozpierduchy jeszcze nie było. Co się tu dzieje? Ludzie! Panie marszałku, będę musiał od pani odebrać głos. Pani poseł, proszę opuścić mównicę, bo... Pani poseł, proszę opuścić mównicę. Pani poseł, proszę opuścić mównicę.